miłośników dobrej literatury. Oto dzisiejsze propozycje literackie naszych bielańskich bibliotekarzy. Pierwsza z nich, przeznaczona dla dorosłych czytelników, to Zbyt wiele i nigdy dość, jak moja rodzina stworzyła najniebezpieczniejszego człowieka na świecie, Mary Lee Trump. Nikt nie wie lepiej, jak Donald stał się tym, kim jest, niż jego własna rodzina. Niestety, niemal wszyscy jej członkowie zachowują milczenie ze strachu lub przez lojalność. Mnie nic nie powstrzymuje. Jestem jedyną osobą z rodziny gotową przedstawić tę opowieść, powiedziała Mary. Autorka jest bratanicą Donalda Trumpa, z zawodu psychologiem klinicznym. Jest to niezwykle istotne. Głos zabiera bowiem osoba z najbliższego otoczenia byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie doświadczona badaczka. Stworzyła wnikliwy portret psychologicznej postaci. Ukazała również historię rodziny Trumpów i drogę do zdobycia ogromnego majątku. Kolejna propozycja, również dla starszych czytelników, to Latawce, których autorem jest Gary Romeo. Roman Kacew, bo tak brzmiało jego prawdziwe nazwisko, z jednej strony był pisarzem celebrytą, dandysem, kobieciarzem i oszustem. Z drugiej bohaterem wojennym, dyplomatą i przyjacielem najważniejszych ludzi polityki i kultury drugiej połowy XX wieku. Latawce to ostatnia książka wydana za życia pisarza, dotychczas niepublikowana w Polsce. Autor ukazuje skomplikowane oblicze Francji, kolaborantów, partyzantów i ludzi, którzy za wszelką cenę starają się przetrwać. Nic nie jest czarno-białe. W ludziach uzewnętrzniają się najgorsze cechy. Wojna pozwala na upust chamstwa, prostactwa i nietolerancji w sposób niepohamowany. Powieść pełna jest niezapomnianych bohaterów drugiego planu. Napisana została z lekkością, nie brak w niej humoru, a jednocześnie porusza trudne tematy. Mimo, że fabuła dzieje się w czasie wojny, nie przytłacza ponurą atmosferą. Porywa czytelników, zmusza do myślenia i nie pozwala o sobie zapomnieć. Pierwsza dzisiejsza propozycja dla nieco młodszych czytelników to Dom na kurzych łapkach, autorstwa brytyjskiej pisarki Sophie Anderson. Głównymi bohaterkami są babcia czarownica i jej wnuczka Marinka. Jest to ciepła baśń o samotnej dziewczynce, przeżywającej niesamowite przygody z umarłymi duszami w domku, który się porusza. Marinka podejmuje się misji ratunkowej swojej babci. Czy jej się uda? Przekonacie się, czytając tę pełną niebezpieczeństw i magii książkę. Ostatnia propozycja. Phoebe i jednorożec, amerykańskiej scenarzystki i rysowniczki komiksowej Dany Simpson. Jest to pełen humoru komiks, który opowiada o bystrej, wrażliwej i obdarzonej bogatą wyobraźnią dziewczynce Phoebe, uczennicy czwartej klasy. Podczas wędrówki po lesie spotyka ona jednorożca płci pięknej, o magicznych mocach, czyli uroczo zapatrzoną w siebie Marigold. Historie bohaterek to gagi dotyczące szkolnego życia Phoebe, jej przyjaciół, magii, świąt czy wakacji. Pojawiają się również trudniejsze tematy i przemyślenia. Jedną z zalet tego komiksu jest sposób, w jaki autorka zderza ze sobą spojrzenie na świat obu bohaterek. Dziewczynki żyjącej współcześnie i istoty nieśmiertelnej, jak również ich ego. Olbrzymią zaletą jest świetnie przetłumaczony przez Mateusza Lisa tekst. Młodzieżowy język został bardzo dobrze oddany przez tłumacza, a większość gagów wybrzmiewa czadowo. Jak zwykle na koniec przypominam, że wszystkie zaprezentowane dziś pozycje dostępne są w naszych bielańskich placówkach i możecie je Państwo rezerwować i wypożyczać.